Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście na początek zostawcie subskrypcję i lajka dla krowy. 1000 łapek pod tym filmem i wylatuje następny odcinek z Palionowa. Jutro o godzinie 19:19, słuchajcie. Podejdę do Neona. Elo? To, o, jeju, kto mówi? To ja mówię, elo. A, siemaneczko, gdzie jesteś? Bo cię nie... A, tu, no, jesteś, tu jestem. Co tam u ciebie, Neon? A wiesz co, bardzo fajnie, odkryłem taką naprawdę super zabawę ostatnio, naprawdę świetną. I jaką? Bawię się wyśmienicie. Jaką zabawę? Otóż, zabawa w skrzydła! Uuuu! A, nie mówię, jeszcze latać. Jeszcze się uczysz, rozumiem. Aj, dobra, czekaj. Kiedy mi się uda... O, dobra! Dobra, ale... Ty, dzieje się tu coś ciekawego na tym Palionowie? O, jak pewnie z Baśki mnie uderzyłeś! Stary, dzieje się tu coś ciekawego na tym Palionowie, bo takie nudy no, ostatnio. Tylko, że se latam dookoła, to tak nie bardzo bym powiedział. Pszczółkę mam na przykład. O, pszczółka. No, jak ty ją włożyłeś do tego? No, sama wskoczyła. Sama wskoczyła sobie pszczółka do tego, no rozumiem. No, aha, bo tutaj zabijałeś wtedy tą owcę. Ty, idę do Dave'a. Jest Dave? No, a to nie wiesz? Nie co, wiesz, nie wiem? Co z Dave'em? No przecież go został wyrzucony z Palionowa. Co? Kto go nie wyrzucił? Go w Palionowie, to burmistrz go wyrzucił. Za co? A ty nie wiedziałeś o tym naprawdę? No, nie, serio, nie wiedziałem. Nie wiem, stary, za co, aczkolwiek wiem, gdzie go szukać, bo o. Znalazłem go. A gdzie? A, aczkolwiek trochę się namęczysz, nie chcę nic mówić. No, tam, nie no, ja tym, nawet nie będę go szukał, nie no, skoro został wyrzucony. Ale w tamtą stronę, ta? Ta, ale on jest biednie żyje teraz, bardzo biednie. Nie, no nie będę tam szedł, no, jak jest wyrzucony. W smrodzie, ubóstwie i on tam się tapla w błocie, nie wiem, ja tam chorobę. Jak to żaby w końcu, nie? No właśnie, takie niefajne. No, rady, ale... Ale to on tam ma wszystko, czego potrzebuje, czy tak raczej no, średnio? No teoretycznie mało, jak to David, on tam może jakoś specjalnie dużo nie potrzebuje, chociaż willę se buduje na boku, jak nikt nie widzi, ale ogólnie to wiesz, to tak nieprzyjemnie bym powiedział. Nieprzyjemnie, dobra, nie, ja tam do niego nie będę iść, bo to jakieś choroby może to już ma, nie wiem, jakiś... Nie wiem no nawet właśnie, co, nie więc, się tego martwiłem, więc nie, może niekoniecznie tam będę leciał. Dobra, słuchaj, ja lecę do siebie na chatę, zajmę się swoimi rzeczami, życzę ci tutaj miłego dziomka. Dziękuję bardzo, więc, no to ja lecę. No to cześć. Dobrze, słuchajcie, ja w sumie mam świetny plan teraz na odcinek, ponieważ ja nie wiedziałem w ogóle, że Dave został wyrzucony, więc teraz, jako że powiedział mi, w którą stronę mam go szukać, zabierzemy sobie, mam już elytrę, więc czy coś mi może być potrzebne, mam żarcie. Dobra, lecimy. Może znajdziemy Dave'ika, ponieważ widzę, że jest na serwerze. Ten tu gdzieś lata. Nie topesz. Dobra. No niech sobie tam gdzieś leci. Sorry, nie, wywaliło mnie tutaj trochę. Ojej. No, cześć, dobra. I słuchajcie, lecimy, czekajcie, zamieniam sobie elytrę. Tak, żeby nie zauważył. Dobra, lecimy tu i on gdzieś tam. Gdzieś tam mi mówił, że gdzieś tutaj. Tu jest ten jakby ta willa, którą on buduje. Oczywiście tak trochę lipnie ona teraz wygląda. Ale dobra, czekajcie, wlecę tam na górę. Może tutaj stąd będę widział coś. Jakiś... Wioska! Może on w tej wiosce się osadził? Czekajcie, dobra, lecimy do tej wioski. Jeny, tą elytrą to teraz tak fajnie się przemieszczać. Bardzo szybko, bardzo szybko. Słuchajcie, jeśli wam się to podobają odcinki z Palionowa, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Ale... O, jest Dave'ik. Halo? Wow! Tosik! Dave'ik! Tosik! Ja nie mogę, stary, nie ja się... Przed chwilą się dowiedziałem, że cię wywalili z wioski. Tościg, jak ja cię dawno nie widziałem. No, ja nie mogę, daj, no przybij, o nie, tylko ty mi przybiłeś, dobra. Ja nie mogę, co, dlaczego cię wyrzucili? No bo zły czyn został popełniony. A jaki? Bo wiesz, no bo Palion nie chciał się przeprowadzić do naszego, tam wiesz, do tej naszych domków koło nas, rozumiem. No to mu spaliłem domek, żeby go zmotywować. Co ty gadasz? Całą chatę... A on mnie wygnał. No chciałem go zmotywować. O nie, ale niekorzystnie. O nie. Ale, jak ty sobie tu dajesz radę teraz? Widzę, że nową wioskę znalazłem się. Nawet nie wiedziałem, że ona tu jest. Wiesz co? Jest totalna bieda. No ledwo wiąże koniec z końcem. A ale czegoś potrzebujesz? Tak, potrzebuję Ender Chesta. Ender Chesta potrzebujesz. To jest porządne wyzwanie. Porządne wyzwanie. No nie wiem, czy będę w stanie ci ogarnąć Ender Chesta. To jest jedyna skrzynka, którą masz tutaj? Nie, to jest skrzynka na złodzieja. To spokojnie. Tutaj jest moja skrzynka, jedyna, którą mam, mój cały dorobek. No masz niby jakieś diamenty, za to byś mógł coś kupić tutaj, jakichś villagersów nie, może? Nie, no mam troszkę więcej, patrz, mam tyle. Ale trzeba. Ale ty jesteś bogaty! Ale ojeny. Trzeba właśnie dobra, sobie, dobra. Żeby... No, dobra, jak raz zginę, to nie, no ja cię nie okradnę, stary, no ja jestem... No, ten... wiesz, ja tutaj tym wieśniakom nie ufam i tym golemom, bo nie, leje mi się z oczu patrzy, więc ja wszystko mam przy sobie lepiej. No rozumiem.
Czyli Ender Chesta mówisz, że potrzebujesz, a jedzenie jak z jedzeniem stoisz? Nie, nie, jedzonka, znaczy, no jak coś tam masz dobrego do jedzenia. No nie, no masz tutaj, bo mam połowę ci dam, bo ja mam w domku jeszcze bardzo dużo, więc mogę ci odstąpić troszkę. Ale widzę, że krówki też masz. Widzisz to? Creeper tam ci atakuje zwierzęta, czekajcie, załatwię go. Dostał. O, widzisz, jak pięknie go zniszczyłem. Czekaj, pająk też. Dobra. Spider-Man, dobra, zabity. Dobra, dobra. Dobra, dobra. A jakby ty masz zamiar wrócić, to jeszcze na tam na palionowo, czy tu zostajesz? Wiesz co, najpierw to ja się tam muszę tak po cichu wkraść, to ci tak mogę powiedzieć, że się tam muszę włamać. Dobra, nie, ja jestem wierny, nikomu nie powiem oczywiście. Dobra, no to właśnie... A może ja ci jakby może powiem, jak wygląda sytuacja w palionowie, żebyś tak, wiedział, jak się tam wkraść. Znaczy, no, niewiele dzieje, a w sumie tak się niewiele dzieje, że nawet nie wiedziałem, że cię wygnali, ale... Ale możemy pójść i opracować taktykę, jak masz wejść do tej wioski, żeby ci nikt nie zauważył. Ponieważ tam co chwilę ktoś łazi, więc to będzie bardzo trudne tam wejść. To chodźmy, dobra, ale to musimy... Masz Elytrę? Nie mam, bo mnie palion zabrał. No, co żeby... ty gadasz, zabrał ci, dobra, to idziemy na piechotę. Musiałem oddać, no, ale ja myślę, że jakoś z palionem się dogadam, że mógł wrócić na to palion. Może zapłać mu tymi diamentami czy coś. No właśnie dlatego potrzebuję Ender Chesta, bo tam mam jeszcze więcej diamentów. Rozumiem. To dam ci Ender Chesta oczywiście, jakoś spróbuję go stworzyć, bo też jakoś... O! Ale sobie podleciałem. No bo też jakby Ender Chest to jest bardzo kosztowna rzecz. Ja nawet nie wiem, czy mam NNT. Jak w ogóle to trzeba zrobić? Wiem, że trzeba obsydianu i coś jeszcze, nie? Tak, obsydian i takie oko od tego takiego badyla, jak on się nazywał. Endermana, no rozumiem. Endermana, tak jest, i to potrzebujesz to oko, tak jakby, no, w taką różdżkę z Endu dać i wtedy robi się takie inne oko i robi się takie oko do Ender Chesta, z tego się robi wejście do portalu. Już wiem, o którą chodzi, dobra. Nie wiem, czy mam takie, stary, serio, nie mam pojęcia, czy mam takie. Ej, dobra, uważaj, żebyś tam nie wszedł do tego palionowa, ponieważ jest teraz policjant, więc on pilnuje. Policjant pilnuje porządku, stary, uważaj. Gdzie jest policjant? No właśnie gdzieś tam powinien być, tam przy swoim domku. No właśnie, stary, ja nie wiem. On mi powiedział, że ty zostałeś wygnany i on na pewno wie, że ty tutaj masz jakby nie wracać, nie? Poza tym to jest policja, to on musi pilnować porządku i się słuchać burmistrza. Ej, dobra, wchodzimy do palionowa, bo on chyba jest u siebie na chacie. Tak, nie widzę go, dobra, mamy szansę, ale co my tutaj dobra, w ogóle będziemy słuchaj, robić? Słuchaj, mamy plan, robimy taki. Ty, żebym ci mógł tego Ender Chesta wręczyć jakoś normalnie, idź, może spotkamy się na szczycie tego wieżowca. Dobra. Ja lecę po Ender Chesta i zaraz tam będę. Dobra. Dobra, lecę. O, witam Neon, witam, jak tam dzień mija? Siema, latam sobie właśnie. No widzę właśnie, że sobie latasz, też sobie polatam z tobą. Wiesz, że się już nauczyłem trochę nawet? No fajnie, właśnie widzę, że się nauczyłeś. Ale jakie to jest szybkie, ja nie mogę. Dobra. Fajnie się można teraz dostać przynajmniej do mojego domku na górę, łatwiutko. Dobra, czekaj, muszę wylądować. Jak to było tam na twojej podróży w sumie, gdzie byłeś? A nie, ja sobie tam gdzieś poleciałem, pozwiedzałem też tam Elytrę. Ja się jeszcze uczę latać, wiesz? Wiesz, słuchaj, mam pytanie do ciebie. Spadłem. Czy ty... A, już nieważne, jednak nic. Ale jednak... nie, no weź, powiedz. Nie, bo ja chciałem sobie zrobić Ender Chesta drugiego, wiesz? A myślałem, że nie mam itemów, ale jednak mam itemy na niego, więc na spokojnie. Okay. Gdzie ty jesteś? Siebie w domku na drzewie. Na drzewie? A, to lecę tam do ciebie. Dobra. A, tu masz ten Ender Chesta też. Kurczę, tak smutno jakoś we dwóje w wiosce. No, nic to szkoda, że tam Davika wywaliło. W sumie nie wiem, co tam u niego, ale skoro przeskrobał, no to niedobrze, ale może jeszcze kiedyś wróci. No, teoretycznie niedobrze, no ja mam pewne nakazy, mam niestety od burmistrza. No wiem. Ej, kurczę, tutaj taka niefajna sytuacja, bo David to też mój przyjaciel, nie? No wiadomo. No dobra, to słuchaj, no ja lecę sobie jeszcze polatam, wiesz, tam sobie polecę gdzieś nad palionowem popatrzeć, a ty tutaj... Ja też sobie będę latał tutaj pilnuj porządku, dobra. Jakieś niechane osoby czasem nie przychodzą. Nie, koniecznie trzeba pilnować. Dobra, ja lecę, trzymaj się. Siema. Słuchajcie, teraz tutaj wylecimy, wylądujemy na... Wow, muszę podejść do lądowania. Jo, dobra. Cześć. Słuchaj, mam Ender Chesta, patrz. Udało mi się, ale policjant mówił, że on pilnuje, żeby tutaj jakiś niespodziewany gość się pojawił, czyli on się spodziewa, że możesz wejść do wioski. Więc... O, leci tu! Cicho. Stary, może wejdźmy piętro niżej, szybko. Dobra.
zamuruję tutaj, żebyśmy tu... O, ale super, dzięki tej elytrze mogę tak łatwo sprawdzać teren dookoła. To jest genialne po prostu. To jest świetny wynalazek. Jesteś tam gdzieś szczypsony jeszcze w wiosce? Chyba go nie ma, bo mnie nie słyszy, ale wołam z góry, więc to by mnie raczej usłyszał. David, co ty zrobiłeś? Spadł na dół trochę. Chodź na dół, Jan. Dobra, spadam. Dobra. Wow. Jakiś dźwięk słyszałem, co się stało w tej wiosce? Jakiś dźwięk tu był. O! Halo, jest tam kto? Gdzie on jest? Słyszysz go, David? Zostań tam! On nie! Idź do góry! On tu może przyjść! Spokojnie. Zaraz trzeba zrobić szybką dzidę. Czekaj. On... Gdzie on jest? Szybko! Dobra, jestem blisko. Dobra, uciekaj. Spotkamy się tam kiedyś jeszcze. Trzymaj się. Dobra, trzymaj się, to się dziękuję bardzo. Proszę. Dobra, słuchajcie, szukam tego Neona, nie mogę go znaleźć. Nikt gdzieś poleciał, już czekam tutaj w sumie w tym miejscu. Chyba cały dzień czekałem na niego, bo gdzieś tutaj leciał, coś gadał, ale chyba poleciał sobie, więc trudno, słuchajcie. Ja wam dziękuję bardzo za ten odcinek. Pomogliśmy Davikowi z Ender Chestem, żeby miał itemki, mógł gdzieś schować, żeby mu żaden villager nie ukradł. No ja już mam tutaj, jestem w wiosce. O nie, żebym się nie rozbił tylko, bo ostatnio na lewie się rozbiłem. Więc... O! Podchodzę do lądowania, dobrze, pięknie wylądowałem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pa!